Rzeczywiście 26 marca mieszkańcy Legionowa pokazali, że są niezwykłą wspólnotą. Cała Polska patrzyła na nas. Do tej pory odbieram takie sygnały, że nigdy jeszcze takiej promocji nasze miasto nie otrzymało. I zarówno frekwencja, jak i wynik był imponujący i niepowtarzalny. Za nami idzie 14 kolejnych podwarszawskich gmin, które wspólnot, które też dzięki nam uwierzyły w siebie. No i tak bardzo na gorąco postanowiliśmy podziękować mieszkańcom, ale przede wszystkim pozwoliliśmy, żeby to święto demokracji, jakim jest niewątpliwie w ogóle referendum, czyli możliwość zabrania jednoznacznego głosu przez mieszkańców, żeby je przedłużyć, żeby dać możliwość jakby dalej ze sobą bycia. Zorganizowaliśmy piknik obywatelski, żeby właśnie poczuć tę wspólnotę, którą czuliśmy miesiąc temu podczas referendum. Zorganizowaliśmy wiele atrakcji, poprosiliśmy naszych partnerów o wsparcie. Są tutaj stoiska przedszkoli, szkół, są instytucje miejskie, są także jakieś firmy prywatne. Każdy pokazuje, co ma najlepszego. Zorganizowano także wiele konkursów dla naszych mieszkańców, w których można wygrać nagrody. My z naszej strony zorganizowaliśmy kiełbaski oraz grilla i ognisko oraz połączyliśmy tę imprezę z Festiwalem Kwiatów i Zieleni. W ciągu dzisiejszego dnia rozdamy 2000 kwiatów, 1000 drzewek i 1500 ziół. Jest to chyba najbardziej cieszące się zainteresowaniem stoisko podczas tej imprezy. Pogoda jak to przy naszych plenerówkach jest, jak to w kwietniu. Raz lepsza, raz gorsza, ale mam nadzieję, że to fajna inicjatywa i mimo tej pogody jest bardzo dużo ludzi. To myślę, że bardzo fajny pomysł i będziemy ją, to ekologiczne rozpoczęcie nowego roku wegetatywnego będziemy powtarzać. Z Disco Polo jest tak, że nikt nie słucha, a wszyscy znają. No i od lat realizujemy różne imprezy. Chcielibyśmy, żeby było nas dużo. No i prawda jest obiektywna taka, że na Disco Polo przychodzi bardzo dużo ludzi, a to była idea, żeby było nas dużo. Poza tym te gwiazdy Disco Polo są tańsze niż te gwiazdy takie najbardziej znane. W trosce o frekwencję i budżet miasta dla tego Disco Polo.